Wielkopolskie. Zmarł proboszcz zakażony koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarł wieloletni proboszcz parafii w Choryni Wielkopolskie, ksiądz Marian Derkaczewski. Parafianie, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z proboszczem, proszeni są o kontakt z sanepidem w Kościanie. O śmierci duchownego poinformowała na swojej stronie internetowej parafia PW. Świętego Katarzyny Sieniańskiej w Choryni, w archidiecezji poznańskiej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do domu ojca odszedł drogi nam wszystkim świętej pamięci. Ksiądz prop. Marian Derkaczewski. Wieloletni proboszcz naszej parafii, napisano. Poinformowano również, że przyczyną śmierci kapłana był COVID-19. Z tego powodu w przyszłym tygodniu kościół będzie zamknięty, a msze odwołane, podkreślano w komunikacie. Zaapelowano również, by parafianie, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z proboszczem, kontaktowali się powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Kościanie. Ksiądz Marian Derkaczewski urodził się 18 sierpnia 1950 roku we wsi Żdżanne Lubelskie. W Poznaniu ukończył liceum i seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. Proboszczem parafii w Choryni był od 2012 roku. Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 15363 przypadki zakażeń koronawirusem, z czego 7306 to przypadki aktywne. Z powodu COVID-19 zmarło w regionie 419 osób. Wyzdrowiało 7638 chorych.